Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Pewnie ucieszycie się, że na moim kanale będzie kolejny test tabletu. Tym razem będzie to sprzęt od firmy GoClever Quantum 700 Mobile. Jest to takie urządzenie. Dzisiaj sobie rozpakujemy, a już niedługo testy tego tabletu. Sprawdzimy go pod kątem gier, pod kątem płynności działania systemu oraz przetestujemy także aplikacjami. Tak więc będzie ciekawie na pewno, a tymczasem zapraszam Was na bliższy rzut oka na ten tablet. I pamiętajcie, że ceny sprawdzicie sobie jak zwykle w opisie filmu. Zaczynamy! No dobrze, czas rozpakować tablet firmy GoClever. Jest to model Quantum 700 Mobile. Jak widzimy na froncie pudełka już mamy taką wizualizację tabletu. Mamy też cechy 7-calowy wyświetlacz rozdzielczość 1024x600. Dwurdzeniowy procesor Android KitKat 4.4. Oczywiście mamy Wi-Fi, jest też GPS, jest też Bluetooth, więc bardzo fajnie. No i nawet modem 3G z protokołem HSPA+. Tak więc zalet już na froncie jest sporo, biorąc pod uwagę cenę tabletu, to naprawdę fajnie się zapowiada. Mamy informację jeszcze raz, teraz jak sobie odwrócimy, to mamy troszeczkę więcej. Ekran LCD, natomiast nie ma tu nic, że jest to IPS, więc pewnie jest to standardowy ekran. 5-punktowy dotyk. W procesorze mamy Mediateka 1,3 GHz dwurdzeniowy, grafika Mali 400 MP2, 512 MB pamięci operacyjnej, 8 GB pamięci wewnętrznej, Androida już poznaliśmy, standardy Wi-Fi, Bluetooth oraz sieci 3G. Mamy też G-sensor 3-osiowy i możliwość rozszerzenia kartą microSD 32-gigową maksymalnie. Porty, zasilanie oraz kamerka przednia jedynie 0,3 megapiksela, więc pewnie za dużo tym zdjęć nie da się robić, ale zobaczymy w testach. Bateria 2,5 tysiąca mAh, czyli powinna wystarczyć. Wymiary, waga 250 g i zawartość opakowania. No dobra, podstawy za nami, a teraz rozpakowujemy. I to widzimy akcesoria. Mamy przejściówkę do gniazdka, do ładowania. Mamy też kabelek micro USB, USB, czyli możemy ładować tablet albo z komputera, albo z gniazdka elektrycznego. Ok, sam tablecik za chwilkę, co jeszcze mamy? Dobra, mamy przejściówkę z micro USB na USB, więc fajne, może się przydać. Możemy po prostu zwyczajny pendrive sobie podłączyć. Taka mała rzecz, a cieszy. I mamy też Quick Start Guide. Podstawowe informacje. No i już sprawdzamy sam tablet. 7-calówka, czyli tablet niewielki, tablet lekki. Mamy też na ekranie te wszystkie specyfikacje. Jeszcze raz, co do tabletu. No, wygląda standardowo. Kamerka z przodu faktycznie jest, z tyłu nie ma. Tutaj mamy przyciski power, głośniej, ciszej. Mamy reset. Tutaj mamy wejście na słuchawki, port micro USB. Tutaj mamy klapkę, miejsce na kartę SD i na dwie karty SIM. Obudowa taka chropowata, niebłyszczący plastik, wydaje się to być dobrej jakości. I na dole mamy jeszcze nazwę tego modelu. Tu mamy głośniczek, tu mamy głośniczek i taką dość dużą ramkę dookoła tabletu. Natomiast zabezpieczone to jest wszystko jeszcze folią. Zobaczymy sobie w testach, jak będzie z jakością wyświetlacza oraz ogólną wydajnością systemu. Zrobimy oczywiście testy w grach, testy w aplikacjach i za kilkanaście dni będziecie w stanie odpowiedź, jak wydajny jest ten tablet. Tak więc na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania. Pamiętajcie, że ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!